Wiesz co, mi też może się rozprawać, ale będę się bawił. Lubię chodzić dwójki. A i w sumie ja bym chciał mieć numer... Nie, jedynki bym nie chciał, bo nie chcę pierwszy stracić punkt, jak jakiś na w sumie. O, teraz odgłosu nawet dodaję. A więc tak, dalej, Laura. Masz numer 4. A ja jaki mam? No poczekaj, no kurwa, po kolei. A ja już myślałem, że jestem wysuwany. Nie mogę streama oglądać, bo mi się rozjebie internet. Bubuś. Piąteczka. Dobra, czyli jest git w sumie, bo nie jestem na podstawie sobie tak w połowie, można powiedzieć, a nie ma 10 osób, więc nie. Jesteś ostatni, bo jest nas tylko piątka niestety. Nie, ale 7 osób jest. Ja też jeszcze chcę, ale spróbuję. Tak, też. Dobra, to... No to 6. A jak ja mam numer? Spróbuję, tak bym się zgadzał, ale spróbuję. A dobra, jak w sumie quizowa anime, to też tutaj pierdzenie jakieś anime na top 2, to chwilowo zobaczę. Jeżeli już jesteś, masz trójeczkę. No i super, ulubiony numerek. Ty, to może sobie ustawmy przy nikach numerki, żeby pamiętać, albo ten, żeby dla Nexta było łatwiej w sumie. Było dobra, znaczy ja sobie zapisałem to w notesiku, ale... Kto jest pierwszy? Właśnie będzie pierwsza osoba notowana i teraz już a teraz jest losowanie. Pajączek. Pajączek ma już trójkę i ja, ma szóstkę, czyli została ale... z pierwszym... A ty nie powiedziałeś, że ja mam trójkę? Ja dawno nie oglądałam tego anime, ogólnie anime. Mogę sobie popatrzeć bardziej. No ale, znaczy ja też i turysta też jesteśmy tutaj tylko po to, żeby być tak naprawdę i że też nic nie znamy, więc no. No tak, to wiadomo. Dobrze, no. Będziecie pomijać pytania. No, dokładnie. Jestem, bo jestem. Ale przypomnę numerki. Turysta 1, Gateł 2, Pajączek 3, Laura 4, Kubuś 5, Elmary 6. Ja? 6? 6, ty, tak. A ja jestem z Termikiem razem, tak? No tak. Dobrze. Tak okej, okej. Ale zaczynamy. Zaczynamy, turysta. Pytanie pierwsze. Kurwa, a gdzie jest prowadzącego? Proszę, a to jest w Familiadzie, nie tutaj. A tutaj też musi być, przepraszam. No, tutaj ale... też jakiś anime. Dobrze, dobrze, znajdę zaraz jakiś suchar. Dajcie mi sobie... Dobrze, dobrze. Ale o anime. Opener musi być. My mamy już pomysł z tym. A tylko ja pięć osób jest... Nie, mam. A i ogólnie tylko pięć osób jest na Watch Together, może niech połączą wszyscy. No właśnie, czemu? Jednej osoby jest... brakuje. Pajączek jest na Watch Together? Nie, bo powinno być sześć. A gdzie to jest? Jak masz pogadanki, to tam na tym naszym kanale, gdzie gadamy, masz otwórz czat i tam masz link do Watch Together. Jezu, jest skomplikowane. No. Czekaj. No. Gdzie ty jest otwórz czat, niby? A dobra, bez kitu, pokaż czat jest, no. Dobra. Faktycznie. Czekaj. Lecisz do góry, lub tu. Gdzie masz pajączek? Jest i pajączek, no. A więc ale... taki żart na początek, żeby rozróżnić atmosferę oczywiście. Jak nazywa się Bóg, który popisuje się swoimi mocami? Bugszpan. Myślę, że to jest pytanie, to jest wiedziałem, że na nic nie odpowiem, ale to był jednak suchar. A więc tak, wracając. Pierwsze pytanie, runda pierwsza, turysta. Promise Neverland. Gdzie znajdowało się oznaczenia dzieci? Liczba. Na jakim miejscu? Mieście czy co? Miejscu. Na głowie, chuj. A da się przejmować pytania? Nie. Ale nie oglądałem tego. Ale ja dobra, też tego nie oglądałem. No to masz bipa w takim razie. No, gdzie jest bip? Halo? Na głowie, na głowie. Uwaga, bip. Zapisz, że on ma już minus jedno życie w sumie gdzieś. Dokładnie. O, gdzie było? Na szyi. Jest to na szyi. O kurwa. Oglądałem to anime, ono było za pierwszy sezon był zajebisty, ale drugi był do dupy. Byłem blisko. Nie zgadłabym. Gateł, pytanie dla ciebie. Ile sezonów ma No Game No Life? O kurwa. Tego też bym ja nie wiedział. Ja pierdolę, ja to wiedziałem. No, fajne było. Jeden, bo drugi nie wyszedł. Ooooooo! To jest prawna odpowiedź. Ale wychodzi drugi. Nie wychodzi. O.
To minus jeden punkcik w takim razie. No. Nie, powiedział, że jeden, to o to chodziło. A więc tak, Pajączek, jesteś z nami? Jestem. Więc w jaki sposób zginął Rimuru w pierwszym odcinku Slime'a? Nie oglądałam, nie wiem. To weź coś wymyśl. Dawaj, coś strzel po prostu. Jezus Maria. Typika śmierć anime. Czy ten taki... Chciałbym zauważyć, że to jest isekai. No, w każdym anime jest taka sama śmierć. Ej, praktycznie. Ale ja nie rozumiem, jak ktoś nie oglądał anime, to może jakieś pytanie z innego anime. Nie, daj spokój. Daj spokój, zostaw to. Więc jakiś strzał, Pajączek? Nie wiem, został pokonany przez jakiegoś drugiego bohatera. Prawdopodobnie. W walce. Niestety. O, nie wiem, o co. Jak został? Nie, on był dźgnięty nożem, nie? Został dźgnięty nożem. To praktycznie... Został teoretycznie przez drugiego bohatera. No właśnie. Ale powiedziała, że w walce, więc to troszeczkę nie było walce. Jakby nie dokończyła, to można było podciągnąć. No. Po prostu nabiegnięty nożem. Okay. Laura, pytanie do ciebie. Kim dla Naruto był czwarty Hokage? Czwarty Hokage. Ja pierdzielę! Jak ty tego nie skadniesz, ja masz pana ode mnie. Obiecuję ci nie to. Nie oglądałam całego Naruto. Oh, yeah. Bo uznałam, że jest chujowe. Oh, yes. Najprostsze Jezu, pytanie ze wszystkich i trafiło do osoby, które nie umie w Naruto. Nie poddaję się. Czekaj, czwarty Hokage. To był Minato. To był. Wiesz o tym. To był dziadek. Nie był dziadkiem jego, tylko... Nie, no chyba był dziadkiem jego. Nie, panuje. Panujemy ją. Był jego ojcem. Był starym. Panujemy ją na 100%. To też nie ma zagadać. Sam nie, no nie. Ja pierdolę, ale Whip zniggerowany, kurde. Weź kurde pampersa sobie załóż, chłopie, bo... No już mam, już mam. Bo to się chodziwało. To ja pierdolę. A więc to pytanie, lecimy. Uś, pytanie do ciebie. Jaki był szósty Pokémon Asha? O kurwa. Czekaj, powiedzcie sobie. Pierwszy był Pikachu, drugi to był Caterpie, trzeci to był Pidgeot, to pamiętam. Czwarty był Charmander! Poczekaj, Charmander nie był Nie, Squirtle! Niestety. Ale Charmander to przypadkiem nie był jego pierwszy? Nie, Mastauna chyba. Ale on miał wszystkie trzy startery na końcu chyba, no tak, ale szósty był Squirtle. Ja myślałem, że oni Squirtle przed Charmanderem złapał, a Charmander był przed Squirtlem. O nie. Dobra, nieważne. Prawda odpowiedź to Squirtle. No zależ mi to, proszę. No niestety nie mogę. A więc tak, Eldunaris, do ciebie pytanie. Tak. Jak nazywa się top 1 anime według My Anime List? O, ja wiem. Kurwa. Łatwe. W sumie. Zgadnij. Pamiętaj jakaś narada? Co ty byś strzelił? Go nie wpisuj nigdzie. Nie. FMA? FMA? Co to jest? Full Metal Alchemist. Ja bym strzeliła, że Attack on Titan, ale nie wiem. To też dobrze. Ostatnio tu pierwsze było, jak patrzyłam, podajemy? A teraz to nie wiem. Ale po co ty podpowiadasz w ogóle? Ale nie wiem, ja to dawno sprawdzałam. Dobra, Full Metal Alchemist. No i wygrali, no. Prawda. Ale w sumie nie wiem czemu, to anime jest takie średnie mocne, mi się totalnie podoba. To było pytanie na mnie, czy coś? Teraz tak, wracamy do turysty, druga tura. Więc jaki numer Ewangeliona prowadził Shinji Ikari? Łatwe. To łatwe. Na pewno już źle będzie, ale na pewno nie. To jak odpowiedź? A jakie było pytanie? 7 dom. 7, niestety. Jakie było pytanie? Jaki numer Ewangeliona prowadził Shinji Ikari? Ale to jaki oni prowadzili w sumie? On prowadził 1. A, no tak. A 7 była? Dawaj coś prostszego. Ale no to są łatwe pytania, tylko ja się wypierdoliłem, jak jakiś debil boliczy się. Gatel, jako pierwszy będziesz miał pytanie dźwiękowe. O! Słuchamy. Więc tak, proszę ładnie słuchaj.
大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Co by ja tego nie mógł dostać? Kto opowiada te słowa? Jezus. Proszę, zgadnij to. Będziesz moim panem. Proszę, powiedz to. Dobrze, to nie proszę. Jest Jujutsu Kaisen, ten nauczyciel? Jak on się nazywał? Pamiętam, jak on się nazywał. Ale no, ja bym mu to zaliczył w sumie. Przepraszam, odpowiedź tak. Satoru Gozu, czy jakoś tak. Właśnie. Dobrze, na mnie nie padło z tym. Boże, nie oglądałam tego gówna. Ale to jest 2020. No to jest... Tak. Nowe, ja nowych anime nie oglądałam ostatnio. A, ja myślałam, że ty chcesz nowe. Jak mówiłaś o 2020. O, żeby się... Ale ja przerwę zrobiłam dosyć dużą w anime ostatnio. I teraz dopiero wracam. Ale... Ja sobie spalić. A więc tak, pajączek. Co Senku nazwał tytułowym Dr. Stone'em? Czekaj, co? Pytanie powtórzysz? Co Senku nazwał tytułowym Dr. Stone'em? No pierdolę, ja tego nie oglądałem. A pajączek wyciszona jest. Halo, pajączek. Pajączek, żyjesz? Halo? Pajączek nie żyje. No, 5 sekund jeszcze dajmy. To dajmy, żeby Termik za nią odpowiedział. O, no, Termik, dawaj. Cokolwiek, po prostu. Ja bym powiedziała, że jakiegoś scrolla, ale nie wiem. A, o to chodzi w pytaniu. To już odpowiedź widzieliście, czy co? Dawaj. Szybko się, bo nie ma słuchawek, więc... Napisała? Też nie słuchałem, biedaku. Nextik? Czekaj, słuchawek nie ma, więc na razie jest wyciszona, ale... Przecież odciszała się. Ale jestem, tylko że no, po prostu bez słuchawek jestem, nie? Dlatego jest wyciszona. Tak, pytanie. Co Senku nazwał tytułowym Dr. Stone'em? Nie mam pojęcia. No, coś chcesz rzuć, cokolwiek. O Jezu. To był pierwszy. Ale jakiś to przedmiot, był? Czy jakąś osobę? Tak, przedmiot. Przedmiot? Dobra, jaki przedmiot? Nie wiem, miecz. Była to kostka mydła. Co kurwa? Ale koks. Ja myślałem, że jakieś koło. What the fuck? W życiu bym się nie domyśliła. Bo ostatnio coś, o jakim bym pomyślała. No. Tego anime nie oglądam. Tak, Laura. Maria, Rose oraz Sina to nazwy trzech murów. Który z nich był zewnętrzny? O, na końcu, no samo na nią znowu. To ona znowu coś głupiego palnie, a ja bym na to dobrze powiedział. No kurwa, bo... A ty, gdzie ten zjebany jest, kurwa, czy tam? Ty jesteś chyba. Ty jesteś. Kurwa zjebany. Wyobrażam sobie ciebie jako taki grubas kurwa, taki z piątym podbródkiem. Dobra, czy wy możecie się ogarnąć oboje, naprawdę? Dobra, odpowiadaj na pytanie. To chyba było... Czekaj, jakie były, bo nie pamiętam. Maria, Rose oraz Sina. Który z tych trzech murów jest zewnętrzny? Chyba Maria. Gratulacje. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Dobra, dawaj mi coś łatwego. Kubuś, a więc kto jako pierwszy w klasie skrytobójców zranił Koro Senseja? Ale ja nie oglądałem. I co teraz? No, ale kolejne gówno, którego nie mogę powiedzieć. No dokładnie, to jest jakieś gówno. To jest o tej ośmiornicy, nie? Takiej żółtej. Ej, a czemu? Czemu? Bo co, mówisz, że strzelasz w imię jakieś nazwisko, co? I obstawiam, że to był chłop z ostatniej ławki. Nie. No i chuj. Był Akabane Karma. Ale co to kurwa jest za gówniana? Ja bym obstawiła szafa, bo... Nie, no już mam dwa życia ujemne, bo jakieś gówniane pytania dostanę jak zawsze i chuj. Kubuś. Eldunaris. Czy Aizen został zabity przez Ichigo? Nie.
Nawet wiem, z jakiego to jest animu, z Bleacha, tak, bo zaczęłam oglądać, ale niestety nie skończyłam, więc tego nie wiem. No ale jako, że jesteśmy razem, no to termik mówi, odpowiedź że nie. Odpowiedź brzmienia. 50 na 50 zgadza. Prawna odpowiedź. No właśnie, 50 na 50 by było, no. A więc wracając, turysta. Super. Wymień imiona braci Luffy'ego. Kurwa, nie wymienię żadnego. Ale banal. O kurde. A, co z One Piece'a? O właśnie. One Piece'a. Miał dwóch. Powodzenia. Jakieś tam imiona kojarzę. I chociaż niech dwóch o Luffy'a. No to nie wiem, nie ma jest. One Piece. One Piece. O tylko z porządek. O piratach takich. Co? Oddalam to pytanie. No, zgadzam się. Ej, weź Nexik jakieś łatwiejsze dla turysty. Albo w ogóle. Dawaj jakieś łatwiejsze pytanko. Łatwiejsze. Jaki kraj przedstawia Kebab High School? O kurwa. O? Kebab High School? Tak, z to jest takie anime? Z anime Gesund Panzer. O Boże, nie oglądałam tego. Nie wiem, zawsze jest jakieś tam japońskie wioskę. Ty japońskie. Będzie kurwa jakiś kurwa USA czy coś. A Japonia. No. To jaka odpowiedź? Japonia. A nie, tym miastem miał być, tak? Państwo. A dobra, Japonia. Kebab to nie Turcja? Odpowiedź poprawna to Turcja. No właśnie. No, kebaby nie tam... Nie nic. Właśnie, bo kebab! No, właśnie. Turcja. O Jezu! A więc jeszcze trzecie życie odpadasz z naszego teleturnieju. O, dobra, jeszcze do powodzenia, ja jadę. Dobra. Do widzenia. Ja, ile osób było, że odpada? Co? Proszę? Ile osób odpada? Jadę. A w ogóle tu już zaczęliśmy, aha, da, zaczynamy dopiero drugą rundę, czyli jak ktoś teraz odpowie poprawnie, będzie wybierał na kogo pytanie leci. Dobra. Aha, dobra. Tak, a więc teraz Gateł. Jak nazywał się pierwszy miecz Asty wyciągnięty z grimoire'u? Ja pierdziele. Oj chuj, przejdziemy wszystko, bo on daje jakiś anime kurwa z kosmosu, tysięcznoodcinkowy. Tak, to jest Black Clover, fajny. I to był pierwszy albo drugi odcinek. Ja pierdziele. Boże, on wyciągnął miecz jakiś? Z książki. Miecz z książki. On ma trzy miecze miał. A faktycznie! A dobra, jeszcze do nie wiem, a może być po polsku? Może być po polsku, po angielsku, jak chcesz. Nie wiem, pochłaniacz? Coś takiego? Niestety jest to błędna odpowiedź. Był to zabójca demonów. No, ja tego już nie pamiętam. Rok temu. Nie, trzy lata temu. Więc Pajączek, jesteś z nami? Sam, jestem. A więc tak, czy Zoro nazwał kiedykolwiek Sanjiego po imieniu? Jest to One Piece, ale odpowiedź tak nie. Nie. I jest to... O, nice. A więc Pajączek, przysługuje ci możliwość wybrania na kogo pytanie leci. Wow. Miałam 50 na 50% szans. To w szoku. Okej, dobra, no to nie wiem, Eldonaris może być. No kurwa, nie? Tak, to będzie kolejne pytanie dźwiękowe. O Jezu, się boję. Powiem wręcz więcej, nawet muzyczne. O Jezu. Ale nazwę też openingu niech da, może. Nie. Którego sezonu ataku o kurwa. Opening? Z pierwszego? Też mi się wydaje, że tak najbardziej oczywiste. W ogóle, czemu pytanie powinno brzmieć z jakiego anime i z którego sezonu, bo to bez sensu, że mówisz z którego. Znaczy... Z jakiego anime byłoby... za łatwe. Niektóre anime mają po 20 czy 30 openingów, więc to jest różne pytania mają różne te. No, ale w tym wypadku, no to wiesz, no to się... No dobra, nieważne, z pierwszego strzelam. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Kogo wybierasz? Wybieram Pajączka.
Tak. Yeah. Pajączek. A więc jak nazywał się film kinowy z uniwersum Jujutsu Kaisen? To kurwa. To jest łatwe. Proszę cię. Mogę przyjąć pytanie, jak ona nie zgadnie? Nie. To był jeden z chyba dwóch, co były w kinach polskich. No. Więc pajączek, jakaś odpowiedź, strzał, coś takiego? No cóż, chyba tą ciszę możemy uznać, że brak odpowiedzi. No tak. Więc pajączek niestety odpada. To było zero po prostu, nie? Po prostu Jujutsu Kaisen zero. No. Więc Eldunaris, wracasz znowu, wybierasz osobę. O, no to Kubusia. Więc Kubuś, jak nazywa się specjalna umiejętność wzrokowa klanu Uchiha? No kurwa. Sharingan! Też jest Rinnegan, Mangekyo Sharingan. Dobra, dobra, już Weebie tam się nie odzywa. Tak, wybierasz osobę. No to kurwa świnio. Co? Pracam, ale was na profilowym świnie. Przepraszam cię bardzo za to wyraziste. Ukrainie Slava! Ale nie, dobra, ciebie nie chcę wywalić z tego tyle turnieju. Kto mi może zagrozić? Gato może mi zagrozić. Ten gato pytanie leci do ciebie. Proste jest tak. Dawaj. A więc tak, kto był pierwszym zastępcą pierwszego gangu Mikiego Tokio Majin? A to jest hey. Tokio Revenge? Czekaj, zastępcą czy prawą rękę pierwszego gangu, tak? Czym zastępcą jego? Drake. Dobrze. A powiedz. Chciałem, że Baki, więc zowie. Baki? Badzi. To on był pierwszego. No to piąteczka, ten. Ty oddajesz Kubusiowi, tak? A więc Kubuś, czy Light Yagami dowiedział się, jak ma na imię L? No tak, bo przecież go zajebał. No jak? No nie. Zajebał go. Ale nie musiał. Gdyż zabił go Ren. Czekaj, ja tego nie oglądałem. Turysta mógł zmienić pytanie. Proszę też o zmianę pytania w takim ale razie. Ale on nie ogląda anima, to zjebem. Nie jestem zjebem, jestem innym człowiekiem. Niestety to oznacza, że odpadasz z naszego teleturnieju. No to dobra, kurwa. Ej, z ciekawości, jak on zginął, bo już nie pamiętam tego, że tak dawno to oglądałam. Light skiltował Rem, czyli tego drugiego ducha śmierci. Od misy, no. Dokładnie, i Rem zabił. Dlatego, że on nie chciał oczu brać, nie? Shinigami. No tak. Ale chyba Light się dowiedział w takim razie, jak miał na imię. Nie, dobra, wpisuję w Google, czekajcie. Dalej. A więc to oznacza, że mamy już tylko trzech graczy, co oznacza, że idziemy do rundy finałowej. O mega. A mamy wszyscy trzy życia, czy? Tak, wszyscy od nowa mają po trzy życia, teraz będą liczone punkty za odpowiedź na pytanie. I kto odpowie pierwszy na trzy pytania? Pierwsze pytania będą czasowe. Proszę o X na czacie pogadanki. I kto pierwszy X, ten odpowiada. A, okej, to już pogaduch. Mam nadzieję, że mi zadziała. Dobra, napiszę na tym, będę pisała na telefonie. Może ja jeszcze zacząłem muszę telefon odpalić. Że... Na tak, pogaduchy czy pogadanie? Na pogaduchy, no. Ej, pogaduchy, to tutaj w ogóle jest taki coś? Tak, trzeba mieć rolę. O, no właśnie, ja nie mam roli. Ale co? Pogaduchy jest taki, co? Tak, trzeba mieć rolę. Rzeczywiście, rzeczywiście. O, dobra, dziękuję. A więc tam... numer 4, wygraj. Wygraj, nie udupiłem cię, więc wygraj. Proszę cię. Ja uciekam. Powodzą no, wszystkim na razie. A to ona odpadła z turnieju, czy nie? Tak, odpadła.
Został Gateł. Numer 4, wygraj to. Rozwal Gateła, bo mnie wkurzy. Rozwal go. Więc wszyscy mogą napisać cokolwiek, nie wiem, po kropce na pogaduchy. Dobra, no jesteśmy. Dobra, działa ci dalej, wspaniale. Kami, jak a coś jest... to X, nie? Jeszcze raz. Więc, jak, tak. Jak coś to X, jak on przeczyta pytanie i będziesz znał odpowiedź, to klikasz okay. X. Czyli tak, liczy się to, jak u mnie jest wyświetlone, bo Discord czasami różnie wyświetla. A więc tak, jak nazywa się zabójca demonów wchodzący z maską dzika na głowie? O kurwa, nie pamiętam. Wow. Isoka? Jak? Czekaj, co? Isoka? Jezu, nie! Możesz napisać? Powiedziała Isoka. Właśnie. Dobra, ja już wiem jak coś, także... Isoka powiedziała. Inosuke. Kurde. No ale to pierwsze się liczy, nie ma tak. No ale pierwsza zrzuca, poprawiłam się, no. No dobra, zaliczmy, bo ma ładny głos. Zaliczamy. No to i cię Kubusia, bo się wkręca. Ale no, właśnie, Kubuś, w ogóle, nie wiem, przestań się odzywać, bo za dużo chaosu wprowadzasz tu. Się nie odezwę, dziękuję. Tak, więc 10 punktów dla Dobry. Tak, więc następne pytanie. Następne pytanie będzie obrazkowe. O Jezu. Play na czat. A więc... Czyje oko widać? Nie mam to, ale... Nie wiem, jak się nazywa. Nie wiem, nie pamiętam. Nie ma opcji. No cóż, no to był to Luluś lampę. Nie znaczy, nie musicie go ten. Nie musicie go wyciszać, ale żeby Kubuś się po prostu ogarnął troszeczkę, co? Więc tak, następne pytanie. W jakim wieku aż Ketchum zaczął swoją podróż? Eldunaris? 12. XD. Przepraszam. Było to 10 lat. O kurde, no. Ej, ale to tak nie było w tym, że mogą przejąć pytanie w tej ostatniej rundzie jakby? Nie. Więc pierwszy tak i tu będzie teraz pytanie dźwiękowe. Ten opening. Nic mi to nie mówi. Ja to słyszałem. Kojarzę to. Też ci pamiętam. To było... Poczekaj, dobra, strzelę. To było Black Clover? Był to Bleach. O, powiedziałam, że... Jakiegoś pierdolonego... Przepraszam, że też jakiegoś tasiemca. A więc... Przepraszam, mam pewną sekwencję. W jaki sposób Midoriya zdobył moc One for All? Kurwa, co? To? Jest proste. Tak, Gaten? Przekazał mu były wcześniejszy, bo... Były wcześniejszy posiadacz One for All przez jedzenie włosa? Dokładnie. O kurwa. No, zjadł włosa jego. Co? Nie wiem, ta anime to jest najgorsze anime, jakie w życiu oglądałem. Jest zjebane i nie ma żadnej fabuły totalnie. Mam jeden tom tego anime, jeden odcinek tego anime i no dalej jakieś zostało. Dalej. Następne pytanie. Wymień trzech Akemanów pojawiających się w Ataku Tytanów. Akemanów? I kurwa Akemani. Łatwe. Gateł dajesz. Widzę, że coś piszesz. Kim byli Akemani? No, Ackerman. Ackerman! No.
O. Kto był pierwszy? Ja jednak rezygnuję. Proszę? No, Laura. Jednak rezygnuję, nie pamiętam jednak. No to... Ale no to... No właśnie. No to był Levi, Mikasa, Kenny. Dokładnie, Levi, Mikasa, Kenny to takie... No i teoretycznie ojciec Mikasa, ale... No, nie był wymieniony z imienia. No. Lewi też był jednym z nich. Także zmuszałam się, żeby to obejrzeć i... Ale więc tak, następne pytanie. Dlaczego Saitama został bohaterem? Bo mu się nudziło. Uznam tą odpowiedź. Łysa gała. Jej. Głównie to było dla zabawy, ale też jeden powód z tych, że po prostu nie ocenił. No tak, bo uznawał, że w sumie to wszystko ten wszystkich pokonuje, więc w sumie to uznał, że no, zostałem sobie swoim bohaterem. Tak sobie. Tak, następne pytanie. Przypominam, Laura ma 20 punktów, Gateł 10, Eldon Rage 0. kim jest towarzysz Natsu z Fairy Tail? O Boże, to nie oglądałam tego, ale pierwszy odcinek już znam, że jest chujowy. Ktoś to w ogóle oglądał tej Fairy Tail? Tak. Happy, ja kot odcinek. Latający. Tak, jest to latający kot, Happy. Ja wiedziałem, że to był kot latający, ale nie wiedziałem, jak się nazywał. W sumie w pierwszym odcinku było to powiedziane? Tak, on w pierwszym odcinku się pojawił. Nie wiem, ja po pierwszym odcinku już tego nie oglądałem. Ale nie pamiętam, z jakiej rasy pochodzi. Czy uznajemy latający kot? Też tam rasy. Bo oni te klucze zbierali, nie? Tak, następne pytanie. Jaką klasę prowadzi Koro-sensei? W sensie, jaką co? Nazwa, literka, cyfra. Ale ja nie usłyszałam, jaką co? Jaką klasę prowadzi Koro-sensei? To jest. Assassination Classroom. To nie. Oczywiście, że Assassination Classroom. Dobra, strzelam. A cyferka? O kurczę. To już teraz mi... I trzecia. Adam. Dokładnie, jest trzecia E. O kurwa. What the fuck? Ale mi użyło. Wpisuję w Google. Tak, pewnie. Peter. Wszystkie odpowiedzi to z Google. No. A więc jako, że Gateł ma już 30 punktów, oznacza to, że on ma prawo wybrać, kto następny będzie odpowiadał na pytanie. Ma też prawo oczywiście brać na siebie, więc... Kto? Dinka. Jeszcze raz, kto? Dinka. Laura, dobra. Laura. Jaki przydomek ma Kurumi Tokisaki z Date Alive? Nie oglądałam tego! To jest gówno, najgorsze gówno! Watek on Titan, okej. Okay. Kurwa, Jujutsu Kaisen spoko, ale Date Alive to był taki ściek, że kurwa... Dno dna, kurwa. Znaczy, w sumie... Jak mówi się o SNK, albo Fairy Tailu, albo o Assassination Classroom, to jest jeszcze ostatni bieg, który się da znieść, ale Date Alive... No jest... dobra, możemy się tak nie wygadywać. Nie o 20 rajda mamy. Nie mam pojęcia, nie odpowiem na to pytanie. Nie odpowiem na to pytanie, żądam adwokata. Wszyscy są za tym, żeby przenieść to pytanie, uznać za nie było go i dać następne, czy jednak... Nie, no czemu? Nie, no co ty? Było pytanie, no ktoś nie zna, to nie zna, no i ty. No. Ale tylko ten, mów odpowiedzi, jak ktoś nie zgadnie pytania. Więc tak, był to koszmar, nightmare, coś takiego. Ale co to w ogóle za anime jest? O czym to opowiada, Alex? Haremówka, powiedzmy. Dobra, dalej, bo mam 8 minut do rajda, no, come on. No to jest dużo nic. Więc zgadzam, co wybierasz. Kadeksia. A więc tak, jakie równanie napisane miał na ubraniu Senku? Senku. Anime Dr. Stone. Co miał napisane? Jakie równanie? Jakie równanie, dobra, to wezmę. A chwilę, a dla kogo to jest pytanie? Dla mnie. Coś palne. To jest proste. 2 plus 2.
Niestety jest to zła odpowiedź. A jakie? Było to R równa się MC kwadrat. Myślałem o tym. To jest dwa, kurwa. Wolę sobie być. A więc z takim naukowcem totalnym. I się mieć 2 plus 2 na bluzce. Przepraszam. Dobrze. No ale równie dobrze, jaki jest sens mieć R równa się MC kwadrat, nie? Równie dobrze mogę sobie każde kurwa równanie z fizyki napisać. Nie, no to nie jest tej pani wygadana czwóreczka. Odpadła niestety. Ja? Odpadłam? To nie, mogę dobra, iść? Dobra, no to dawaj. No chodź, znaczy, przepraszam, to mi wszedł na klawiaturę. A więc tak, Eldunaris, ile liści przeważnie na kończynie było na grimoire Królestwa Clover? No, kurwa, 4. Te cztery były wyjątkowe, piątka była jedna, przeważnie było trzy, tak jak w naturze. Piątka to był demon. Dokładnie. Więc Eldunaris nam też odpada, Gato zostałeś sam. Pytanie, nie, zero punktów. Pytanie, czy masz 30 punktów, zero złych odpowiedzi. A więc tak, jaka choroba przyczyniła się do śmierci Konojuki znanej jako Zeken? Jest to Sao. Choroba serca? Co? Nie wiem nazwy. Niestety było to AIDS. O kurwa. Dalej. Dalej. Kolejne muzyczne pytanie. Jak nazywa się ten opening? Na pewno ci nie powiem. Co? Ja to słyszałem nieraz, ale openingu nigdy nie nazw nie znam. Ja wiem, ja wiem. Kurwa. A więc tak. Jest to niebieski ptak. Dokładnie, niebieski ptak. Czyli już druga skucha, dalej 30 punktów. Nie, takich łatwych pytań nie miałem next. Wytłumaczę. Ale się pierwszy wyłożyłeś, więc... No ale no ja dostałem jakieś... No dobra. Idź po was Pokemon. A więc tak. Następne pytanie. Mój pokój nazywasz fałszywym, jednak nie ma nic bardziej fałszywego niż pomysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie byli w stanie się zrozumieć. Czyli to cytat. Light Yagami? No. Nie znam. Naruto. Co? Naprawdę? A kto tak powiedział? To powiedział Pain? To powiedział Pain. A możesz powtórzyć jeszcze raz ten cytat? Mój pokój nazywasz fałszywym, jednak nie ma nic bardziej fałszywego niż pomysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie byli w stanie się zrozumieć. Pasowało bardziej mi to do Death Note, no ale... Ej, ale to ten Pain powiedział wtedy, kiedy Nagato jakby Pain był tam... pacynką? A jakie masz jeszcze? Daj listę pytań, jakie masz. Czekaj, to mam dwie listy. A może zostaw, na następne. No właśnie, może na następne. To fajne jest, tylko mogę nie dawać pytania na Gateo, bo się na mnie zemścił. Pamiętaj, że ja coś tam mówię. No ja właśnie jest taki problem, że większość anime, które tutaj były, to tak średnio. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No ja też, nie oglądałem dużo, ja bardziej tasiemca. Dobra, to co? Gateł dostaje ukoronowanie? Tak, chcę koronę na Discordzie. Gateł, jesteś naszym pierwszym weebem serwerowym. Gratulacje. Dawaj mi rangę. No właśnie jest przygotowana. O, jest! No, ale... Nie. Ale i tak mam słupka. No to co? A ja bym chciał widzieć takiego weeba. No to nie masz słupka, proszę cię bardzo. Ej. No co, ty ślepy jesteś? Ja mogę jego słupka przyjąć. Ja mogę jego słupka przyjąć w sumie. A ja i tak nie mam słupa. Aha. No dobra, ale miałeś. Bo się skończył, no miałem 2 miesiące.